Proszę Państwa, dzisiaj 26 czerwca taką atrakcję sobie zrobiłem, tak udekorowałem. Jedzonko swoje się widziało, Janusz Pijanka, właśnie teraz będę jadł. Jest taka gorączka, że miałem jechać nad rzekę. Proszę, proszę bardzo, Nikusia by sobie pojadła z grilla karkóweczka. Proszę, się widziało. Grillowa, smak ma grilla. Makaron z majsu, z kukurydzy. Zrobiłem do tego sosik. Proszę Państwa, taki sosik zrobiłem. Troszeczkę szczypiorku dałem. Po kartkówce to było, więc zostawiłem. O. A makaron będę miał jeszcze na łazaneczki z jajeczkiem na rano, na śniadanko. Obiad, kolacja. Na Ukrainie długo tak nie będą jeść. Mam dwa dzisiaj, jutro sobie jeszcze dwa zjem. Bo to nie jest jedno, proszę zobaczcie. O. Jedną karkóweczkę teraz jem. A druga tu zostaje. Zapomniałem podładować. Bo nie wiem, gdzie mam ładowarkę i mam podłączony ten cały ten ładowarkę taką akumulatorową. Proszę, jaka fajna karkóweczka. Jak Ukraińcy patrzą. A potem dodatkowo będę pił piwko z syropem, proszę. Tu mam syropek. Żeby muszki nie wchodziły, biorę i plastikiem, bo kiedyś nie wiedziałem, ja biorę piwo czy coś tam, jakiś sok robię, a w lejku było masę, muszek małych i dlatego teraz biorę o maleńkim plasticzkiem, zawinę i żadna muszka nie podejdzie. Pyszne, wszystko pyszne będzie. Argus, niech mi zapłacą, to jest promocja piwa Argus, proszę Państwa, się widziało, Janusz Pijanka, nie myślcie, że jestem alkoholikiem, ale oni na Ukrainie też piją piwo, czyli już nad rzekę nie pojadę. Zimne piwko nie jest złe. Piechotka. Także proszę Państwa, dużo się dzisiaj wydarzyło. Jestem partyzantem, będę robił sobie opaskę Polski walczącej. Nie zostawię tak tej niesprawiedliwości w świecie. Niech kiedyś po mojej śmierci, ja czuję się coraz źle. Dzisiaj się bardzo źle czułem. Wczoraj też. Gorączka nie z tej ziemi. Niech po mojej śmierci, jak coś dokonam, niech coś zostanie. Że był taki Janusz Pijanka, bicz Boży na te wszystkie niegodziwości, jakie państwo wobec własnych obywateli czyni. Że taki oszołomy jak Ryszard Nowak,